Raz. Słychać. Witam serdecznie. Nazywam się Krzysztof Kubasek, jestem projektantem wzornictwa, generalnie projektantem produktu, headem i doktorem na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na co dzień zajmuję się projektowaniem różnych rzeczy, ale ostatnio miałem przygodę z robotyką. Chciałbym teraz zacząć od takiego pięknego cytatu. Sztuczna inteligencja i robotyka to największe zagrożenie dla naszej egzystencji. Tak twierdzą wielkie umysły. Ja chciałbym wrócić troszkę do naszego dzieciństwa i do sytuacji, jak my sobie wyobrażaliśmy roboty. No i to nasze wyobrażenie prawdopodobnie bazuje na R2D2 czy 3CPO. I tak nasza robotyka była, na tym bazowała nasza wizja robotyki. Tak naprawdę ja również miałem kontakt z tym poprzez Jetsonów i służącą Rosie, która biegała pomiędzy dzieciakami. A tak naprawdę wyobrażałem sobie to jako pomoc w rozwiązywaniu codziennych rzeczy. I bezpośrednia interakcja z nami w naszych sytuacjach. Twórcy kina tworzyli różne historie na temat prawdziwej świadomości, która jest w jakiś sposób mechanicznie lub niemechanicznie transponowana do robota. Sytuacja jest troszkę inna współcześnie. Roboty, proszę Państwa, to są super zaawansowane technologicznie urządzenia, które tak naprawdę nad którymi naukowcy pracują latami po to, żeby dojść do perfekcji. Największy efekt można zobaczyć tych inteligentnych zabawek na przykładzie, tych inteligentnej robotyki na przykładzie zabawek, ponieważ tam ta inteligencja służy do tej interakcji z dziećmi, do nauki, do uczenia, do zrozumienia tego zagadnienia. Ale niezauważalną taką częścią tej robotyki, która nam pomaga jako ludziom, jest ta robotyka przemysłowa, gdzie robot wykonuje precyzyjnie, krok po kroku czynności, których my byśmy nigdy nie byli w stanie tak dokładnie powtórzyć. I ta repetytywność, ta precyzja tak naprawdę wygrywa tutaj. Niektórzy się wręcz boją, że roboty zastąpią nas w naszych codziennych pracach. I tutaj powołam się na bardzo ciekawy cytat Stephena Hawkinga, że sztuczna inteligencja to najlepsze lub najgorsze, co się może przydarzyć człowiekowi. I no, mamy marzenia, żeby zbudować sobie istotę, która tak naprawdę wejdzie w bezpośrednią i bardzo inteligentną interakcję z nami, z ludźmi. No chyba tylko po to, żeby sobie znaleźć przyjaciela w tym świecie, który coraz bardziej się kurczy w tą przyjaźń. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę roboty to są zawodne materiały, to są konstrukcje, które zawodzą. Jeżeli algorytm napotkał coś, co nie zgadza się z resztą algorytmu, to robot po prostu nie wie, co robić. I tak jak na tych przykładach Państwo widzicie, tak to się kończy. Tak, no, czasami też robotyka troszkę mi przypomina tą sytuację, trochę pastisz bardzo ciekawej artystki Simone Giertz, The Breakfast Machine. Ja nie chcę wejść w interakcję z takim robotem, aczkolwiek to trochę obnaża sytuację, która jest. Jeszcze teraz chciałbym nawiązać do kolejnego cytatu, który bardzo lubię. Sztuczna inteligencja wykorzystana zostanie do zwiększenia możliwości ludzi. I tutaj troszkę opowiem o moim w zasadzie doświadczeniu i o projekcie, w którym uczestniczyłem, mianowicie o projektowaniu robotów pośród tych wszystkich rzeczy, które projektowałem.
Naukowcy z całego świata w zasadzie pracują nad robotami, nad tym, aby te roboty były coraz bardziej inteligentne, przede wszystkim autonomiczne, bo to jest największy problem. Ja zaprojektowałem dla Politechniki Wrocławskiej robota, który tu Państwo widzicie, który się nazywa Flash. Zaprojektowałem całą formę tego robota i w zasadzie on był wyposażony we wszystko, co jest możliwe pod kątem nowinek technologicznych. On potrafił skanować przestrzeń, przechodzić, przejeżdżać przez przeszkody, potrafił rozpoznać ściany, potrafił czytać twarz człowieka. No bardzo wiele funkcji, które responsywnie działały w odpowiedzi na to, co czujniki i te wszystkie nasze elementy elektroniczne dawały do systemu. Kluczowym jego zadaniem była interakcja z człowiekiem. Interakcja poprzez te kamery, poprzez te wszystkie systemy. I tutaj Państwu powiem trochę o mojej przygodzie projektowej i o tym tak naprawdę, jak prosta jest ta metoda. I troszkę zaproszę Państwa do mojego świata i poznacie, jak ja to robiłem. Bo ja jestem projektantem z rolnictwa, nie jestem specjalistą do spraw technologii. W wielu rzeczach mogę się tak naprawdę mylić i nie chcę się wymądrzać, ale chciałbym, żebyście troszkę dotknęli tego świata. I w zasadzie w głowie artysty jest coś takiego, tak? Na początku dostajemy pakiet informacji i to, co teraz Państwo zobaczyliście o bezgłowy, bo o głowie za chwilkę opowiem, to jest pakiet informacji, czyli ten zestaw konstrukcji zewnętrznych, czyli obudowa i limity tych wszystkich elektronicznych rzeczy. I teraz artysta widzi to w sposób taki, że pojawia się milion pomysłów, milion linii i w mojej głowie tak to wygląda. Na początku oczywiście. To jest wielki chaos. No, tym też cechują się artyści. I z tego chaosu próbuję wyciągnąć co najważniejsze. Tak naprawdę tak to się też w tej głowie obraca troszkę. To jest akurat program 3D, którym tutaj Państwu zrobiłem zrzut ekranu, żebyście widzieli, co jest kluczowe, jak to wygląda z bliska. Do tego musimy się często dopasować. No dobrze jest, jeżeli najpierw jest pomysł, a potem rozwiązanie konstrukcyjne, aniżeli odwrotnie, konstrukcja, a potem pomysł, bo czasami to wychodzi różnie. Najważniejszym w zasadzie w tym całym systemie jest bezpośrednia interakcja, a za to odpowiada głowa robota, ponieważ my jesteśmy ludźmi, szukamy interakcji z głową, szukamy z interakcji generalnie z emocją, tak? Bo człowiek ma twarz i ta twarz emocje przedstawia, więc to było kluczowe. Teraz ciekawy jestem, czy widzicie Państwo, co było inspiracją do tego projektu? Jak sądzicie? No troszkę podpowiem. Nie do końca. Jeszcze lepiej, jeszcze bardziej przybliżę. Jeszcze podpowiem. Tak, to jest totalna synteza. Ideą tego projektu, bo zobaczcie Państwo, mamy dostępny zestaw emotikonów, które znacie bardzo dobrze z klawiatury, które stosujecie. Jest to coś wymyślone po to, że w zasadzie, żeby tak naprawdę dodać emocji do zdań, które mówimy. Bo często ja spotykam się z tą sytuacją, że po prostu nie rozumiem słowa, jak ktoś powie prostą rzecz. Odbieram to w zasadzie według swojego paternu myśli i emocji, tak, które mam. A to czasami zupełnie co innego mogło znaczyć. Jeżeli dodam uśmiech na końcu, no to wiem, że ktoś żartował, tak? Albo wiem, że ma humor, albo wiem, że po prostu nie miał na myśli tej sugestii tak do końca. I nie muszę się tym tak strasznie przejmować. I te emotikony i ich synteza tak naprawdę stały się pretekstem do powstania, do budowania emocji. Trzy charakterystyczne kształty, które w zasadzie były totalnie syntetyczne i pozwoliły, żeby ten robot mógł w zasadzie pokazywać wszystkie emocje, które my podkazujemy. Bo tak też ta interakcja, na tym ta interakcja polega. No i zobaczcie Państwo, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak robię, gdy jestem smutny. Tak robię, gdy jestem zaniepokojony. Mogę być niezmęczony. Tak wyglądam, gdy jestem zaskoczony.
widzieliście Państwo, w bardzo prosty sposób można te emocje pokazać, nie trzeba specjalnie filozofii. Ten projekt w ogóle odniósł bardzo duży sukces międzynarodowy. Cała ekipa Politechniki Wrocławskiej Flash Robotics starali się, aby to było bardzo mocno promowane i też to był duży projekt tak naprawdę. Potem jakby zaprojektowałem kolejną wersję już dla Flash Robotics, dla spółki, która wyszła z Politechniki, była spin-offem i zrobiliśmy takiego robota dla dzieci do nauki języków obcych, i żeby można było empatyzować i przybliżać dzieciom i ułatwić tą interakcję. Jakby ta nauka języka była przez inercję, tak? nie poprzez trudne powtarzanie. Jechaliśmy z tym robotem do Shenzhen, do Chin. Tam tego robota projektowaliśmy w akceleratorze HAX, który bazował w San Francisco. Stworzyliśmy go i przygotowaliśmy do produkcji i w zasadzie teraz jest na etapie wdrażania. No i teraz troszkę powiem o innym projekcie, który już tutaj w zeszłym roku u Państwa tutaj był na TEDzie. To był Eugenius, który coś mówił. To jest też mój projekt. I teraz opowiem o tym drugiej części, tej umowie ciała, tak? Tej takiej, którym robot też musi mieć ręce i też musi komunikować całością ciała. Tym też się zajmowaliśmy w studio. I Eugenius przede wszystkim ma być po prostu bardzo miły, tak? Ja jestem przeciwny temu, żeby humanizować, żeby z robota robić człowieka drugiego, to jest bez sensu, to jeszcze daleka droga. I robot miał być przede wszystkim sympatyczny, pozytywny, miał pomagać ludziom w tym przypadku w obsłudze lotniska, dojść do celu, trafić, poradzić, pocieszyć i poklepać po plecach, że jest okej. No i zobaczcie, jak wyglądał proces na początku. To jest... idzie film? To jest tak naprawdę szkic bazowy, konstrukcyjny, bo mieliśmy też założenia konstrukcyjne, bo robot musiał się składać, tak? Musiał się zginać, musiał gdzieś mieć tryb, musiał też mieć gdzieś te stawy i tak dalej. I tak wyglądał robot i jego... Bo oczywiście tych skiców było więcej, nie chciałem Państwu tutaj robić śmietnika, bo u mnie trochę więcej, trochę inaczej to wygląda. Trochę się nie będę chwalił tym bałaganem, który mam, ale już pewnie dostrzegliście wątki tego. W każdym bądź razie zobaczcie, jak prezentowały się w tym przypadku miny. Coś tutaj nie poszło. O. Tak, to jest zestaw min, który przygotowałem, bo te miny, wszystkie te responsywność na człowieka była zaprojektowana, tak? Te wszystkie mechanizmy, silniki musiały po prostu zareagować, musieliśmy stworzyć bazę, przygotować bazę tych reakcji, no i to była konstrukcja po prostu, to są roboty. Tak, one nie wiedzą, nie znają emocji. My musimy stworzyć emocje, zapisać ją i powiedzieć robotowi, jak coś się stanie, to zrób to. I tak też było. Oczywiście oczy, jak zauważyliście, dodają ekspresji. Troszkę próbowałem tu eksperymentować z oczami, żeby stworzyć też taką trochę żabę. No ale tak naprawdę projektowanie emocji tutaj jest podstawą, żeby ten robot wchodził w interakcję, żeby mógł reagować bardzo aktywnie i responsywnie. No i smutny. Taki bidulek. Tutaj mamy tę swobodę ruchomości w postaci ciała. To nie mogło być przesadne, ponieważ robot ma swój środek ciężkości. Jeżeli byśmy przesadzili w jedną stronę, to robot mógłby się po prostu wywrócić, a tego byśmy nie chcieli. I tak było ryzyko, gdy podczas przejeżdżania jakiejś małej bariery robot byłby wychylony do przodu na maksa, no to mógłby się wywrócić i tak. No ale pewne ryzyko musi być, tak jak w ludzkich czynnościach. No i tutaj ten mowa ciała, czyli ręce, które mogą wskazywać, mogą przytulać, mogą odpychać, tak? Proste konstrukcje tutaj, nie można, nie jest człowiek, nie możemy tutaj próbować udawać czegoś, czym robot nigdy nie będzie, czyli człowiekiem. Na koniec pokażę Państwu konfigurację kilku tych elementów, tak? Twarz plus ciało plus jeszcze jakaś funkcja.
to tak naprawdę są bardzo proste kształty, tak? To na tych kształtach bazujemy. Człowiek czyta kształty. My jesteśmy ludźmi też stworzeni z kształtów, tak? My artyści postrzegamy jako kształty. My potrafimy wyrażać się w ten sposób, więc dlaczego robot nie potrafi, tak? I tak naprawdę chciałbym na końcu jeszcze wrócić do tego mojego hasła, które powiedziałem na początku, że robotyka jest i sztuczna inteligencja potrafi być największym, czy może być największym zagrożeniem i spytać się was, czy rzeczywiście wciąż tak myślicie po tym, co oglądaliście. Ja tak myślę sobie, że obserwując kierunki, które nauka zmierza i połączenie kompetencji kierunków bioinżynierii, biotechnologii, genetyki, robotyki społecznej i różnych innych dziedzin, no i jeżeli te nauki zaczną pracować, rozwijać technologie, które zbliżą się do tych ludzkich, tu na przykład mamy przykład syntetycznych mięśni, które jeżeli dojdą do takiego poziomu, kiedy będą mogły symulować ludzkie, wtedy możemy powiedzieć, że człowiek czy robot zbliży się kształtem i możliwościami, funkcjami do człowieka. Na razie to różnie wygląda, ale możliwości i perspektywy są. Ja myślę, że robotyka jeszcze długo nie będzie wyglądała jak człowiek. Chciałbym Państwa na koniec zostawić z takim przemyśleniem, które od lat w zasadzie mi chodzi po głowie. Jest to przemyślenie profesora Jordana. Aby zbudować inteligencję sztuczną, musielibyśmy naprawdę poznać naszą, a tak wciąż niestety jeszcze nie jest. Dziękuję Państwu.